Jakże inne otwarcie rundy wiosennej niż rok czy dwa lata temu? Na pewno tak. Bardzo, bardzo się cieszymy, że udało się przełamać tą złą pasę, że ten pierwszy mecz wygraliśmy i przełamaliśmy tą nieszczęsną górkę. 3 lata temu z kolei rekordziści inaugurowali rundę rewanżową przy startowej, wygrywając Legią Zielona Góra 2-1, a potem przyszła pandemia. Tym razem mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie przed toczeniem normalnej trzecioligowej rywalizacji. No tak, wszyscy mamy już pandemię za sobą i fajnie, że dzisiaj wygraliśmy, cieszymy się z tego bardzo. Dzisiaj jest taki dzień, że możemy się cieszyć, bo to było 7 tygodni przygotowań pod ten start. Natomiast jutro czy od poniedziałku zaczynamy już nowy etap. No i cieszą 2 gole Tomasza Nowaka. Mnie cieszą bramki naszej drużyny i zwycięstwa. Wiadomo, każdy chce strzelić tą bramkę i trzeba się z tych bramek cieszyć, natomiast najważniejsze jest zwycięstwo. A za tydzień w Bydomiu? Będziemy walczyć o 3 punkty. Dzięki, powodzenia. Dziękuję. Świderski, Madzia. Zagranie, pole karne do Świderskiego. Wyborna okazja dla rekordzistów i wreszcie doczekali bielscy kibice gola w 40 minucie spotkania. Daniel Świderski. Michał, całkiem udany, aktywny ofensywnie ten twój redebiut. No można tak powiedzieć, aczkolwiek no myślę, że w pierwszej połowie nie było aż tak ofensywnie. W pierwszej połowie jednak ten obraz gry nie był tak, jak sobie tego życzyliśmy i to nasze rozgrywanie od tyłu tej piłki nie do końca działało, nawet nie próbowaliśmy, tak szczerze mówiąc. Ale ważne, że do połowy już zdobyliśmy jakąś tam przewagę, zdobyliśmy bramkę. No i fajnie, że udało się w drugiej po prostu połowie to poprawić. Też pomogła ta czerwona kartka w drugiej połowie dla zawodnika drużyny przeciwnej. No i nic, cieszymy się z 3 punktów tak naprawdę. No pierwsze koty za płoty. I mam nadzieję, że za tydzień z Polonią Bytom już, powiedzmy, poprawimy naszą sytuację punktową. Cokolwiek zaskakująco, Zielonogórzanie cieszyli się większym posiadaniem piłki w pierwszej części. Za to konkrety były po waszej stronie. Myślę o klarownych, 100% sytuacjach. Dokładnie. Taka jest prawda. Wynikało to głównie z tego, że tak mi się wydaje. Oni rozgrywali tą piłkę od tyłu, jak przegrali stronę, to starali się uruchomić to dłuższym podaniem, a my na to byliśmy przygotowani, gdzieś tam asekurowaliśmy się i nie pozwoliliśmy im stworzyć żadnej sytuacji tak naprawdę klarownej. Kojarzę może 2 strzały z dystansu, może 1 celny, a my byliśmy po prostu bardziej konkretni, no i udowodniliśmy to. No jeden z bramkarzy ponad wszelką wątpliwość, jeden z lepszych bramkarzy z trzeciej ligi, grupy trzeciej, ale oto okazja, Tomasz Nowak jeszcze z rykoszetem, obrońcy Legii Bielszczanie. W 52 minucie meczu wychodzą na prowadzenie 2-0. Dośrodkowanie jest zablokowane przez Ziętarskiego i jeszcze kapitan rekordu Kamil Żołnat, tym razem nieprzepisowo zaatakowany przez Ziętarskiego i chyba drugą żółtą kartką był pomniany Mateusz Ziętarski. Zatem od 60 minuty meczu drużyna gości raptem 10-osobowym zestawieniu. 29-28 minut plus to, co być może arbiter doliczy, Świderski. Rzut karny wskazuje arbiter. Starcie Ostrowskiego ze Świderskim. Na 11 metrze ustawiona piłka przez Nowaka. Vis-a-vis Wojciech Fabisiak. Kurą lider drugiej linii i całego zespołu bielskiego rekordu. Oczekiwaliśmy wpisu do protokołu meczowego w rubryce gole. Michał Bojdus tymczasem był nieco inny wpis. O, powiedzmy no. No co mogę rzec? No zdarzają się takie sytuacje, jednak gdzieś tam frustracja mnie poniosła, nieudane moje zagranie i wyładowałem się na piłce. Sędzia zinterpretował to tak, że chciałem spowolnić grę, mimo że tam piłka stała zaraz obok. Nie wiem, taka była jego decyzja. Żałuję trochę tej sytuacji, no ale cóż, palą się 3 punkty. Gratulujemy udanego redebiutu. Dziękuję bardzo.